Witam serdecznie. Dzisiaj mam nadzieję, że rozpocznę całą serię dla Was. Jako, że nie jestem pewien, jak w ogóle zareagujecie na tę serię, gra nazywa się PC Building Simulator i tak naprawdę konstruujemy, naprawiamy, prowadzimy renowacje oraz wzmacniamy nasze podzespoły komputerowe, oczywiście w wirtualnej rzeczywistości, tak? W grze. Gra jest dość prosta, na początku przynajmniej, jeżeli ktoś chce jakieś konkretne rzeczy wycisnąć, o czym będę potem mówił, to trzeba się już troszkę napracować. Rozpocznę nową grę. Okej, okay. Dostaliśmy maila. Oczywiście, podchodzimy. Czytamy, co to jest za mail. Okej, okay. Nasz wujek mówi, że zostawił nam firmę, troszkę zadłużoną, musimy się troszkę postarać, żeby to wyprowadzić do naprzód. Mamy nie robić problemów i go nie szukać. Oczywiście wyciągnął 15 dolarów na benzynę. Powie, jak to mówił, you know how it is. Ok, wrzucamy to. Mamy pierwsze zlecenie na komputer. Musimy usunąć wirusy z komputera. Oczywiście zamykamy to. Bierzemy komputer. Stały klawisz myszy. Wchodzimy go tutaj. Klawisz myszy. Ok, potrzebuję program wirus scana. Bla, bla, bla. Pierwsze zlecenia, nie bawcie się w żadne inne takie jakieś czyszczenia, jeżeli to nie wymaga oczywiście. Misja, po prostu róbcie to, co jest do misji najbardziej potrzebne, żadnego innego. Nie dostajcie żadnych dodatkowych punktów, żadnej dodatkowej kasy, tylko to, co potrzeba. Dopiero potem się rozbuduje i będzie można dodatkowe, ukryte easter eggi wyciągać. Dobrze. Bla, 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 bla. Czekamy, aż się uruchomi program. Tak. Musimy dodać program. Aha, zapomniałem dodać. Zapomniałem dodać USB drive'a do wieżyczki. Że pokazały się programiki. Tu mamy Advanced Edition do Marka. Sklep, to nie musimy instalować na innych. Najbardziej potrzebne to jest ten 3D Mark, który się potem pokaże, i wirus scanner na początek. Instalujemy to, następuje w ciągu paru sekund. A na początku wiadomo, że tylko i wyłącznie jakieś wirus scanner, czyszczenia komputeru, dopiero po kilku misjach odblokujemy dodatkowe misje za pomocą gwiazdek, o którym za chwileczkę powiem. Wirus scanner, tak, scanning. Czyścimy, well done. Czyli wyczyściliśmy. Musimy wyłączyć. Wybieramy klawisz myszy. I bum. Teraz musimy podejść do swojego komputera, nacisnąć na e-mail, pokazało się na zielono. Kolega. Nie ma żadnych gwiazdek póki co, na razie robimy tylko to, co w kolejnej misji robimy. Kończyłem pierwszą pracę, mam wrócić jutro. I skartujemy. Dziwne, że nie ma żadnych
prywatnych maili. Ok, pierwsza ważna rzecz. Wyłączajcie komputer i wyłączajcie światło. Z tego względu, że za energię się tutaj płaci, rachunki i zużywa bardzo, bardzo dużo pieniążków, które na pewno na początku potrzebujecie. And day. Tak, to widzicie. Utility bill to jest właśnie rachunek za prąd. Włączamy światła. Możesz spojrzeć na mój komputer. Jest nieco zabrudzony. Możesz coś z tym zrobić. Możesz po prostu wyczyścić. No. Jutro przyniesie, czyli mam wyczyścić go z kurzu i usunąć wirusy. Komputer przybędzie jutro. Przygotuj się do pracy, tak? Jeżeli macie misję, którą zaakceptowaliście teraz, to jest przybędzie na następny dzień. Ok, mamy pierwszą misję. Potrzebuję dysk 500 gigowy HDDK. Tak, przyniesie jutro komputer i mam mu zapłacić. Bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o misję, tu macie labor, czyli usługę. Tyle, ile dostaniecie za skończenie prawidłowo pracy. 280. Budżet 50, czyli tyle, ile zaznacza gościu, że może zapłacić maksymalnie. Uwaga, jeżeli na przykład znajdziecie cenę za 30 w tym momencie, 500 gigówkę za 30, to nie dolicza wam te 20 do tej usługi, tylko że klient zapłaci 30, a wy dostajecie tak czy siak i tak 280. Więc taki tips dla was, jak będziecie już sobie pogrywać tą gierkę, to budżet określa wam maksymalny, ile klient może zapłacić. Powyżej oczywiście daje wam minus w późniejszych gwiazdkach, o których wam powiem. Więc jeśli klient ustala budżet na 50, tyle maksymalnie może zapłacić. Następny tips. Przy wielu, wielu, wielu takich rzeczach, jak na przykład musicie wymienić, naprawić, bądź dokupić, zupgrade'ować komputer, powiedzmy 265, to do budżetu 265 szukajcie części. Bo najczęściej ten budżet określa koszty całkowite do budżetu. Koszt całkowity tych części, które klient sobie ustalił, że chce. Dobrze, my tutaj kupujemy EasyStore 500 gigowy. Accept, ok. Otwieramy sklep. Storage. Storage, tak. I szukamy 500. Widzicie? Kosztuje 50 dolców. Damy do karta. I do koszyka. Następnie idziemy do następnej misji. Następna misja musi zostać zastąpiona nową kartą. Chcę Shina, czyli to jest Easter Egg, Shin, marki Shin i NVIXa GTX 970. Jutro przyniesie komputer. Zaakceptuję misję i musimy Shin GeForce GTX 960 Gamer. Więc szukamy po sklepie Shina. To jest ten Shin Gamer. Widzicie, 265, a klient sobie zapłaci za niego 265. Dostajemy 260. Dobra, następna. Klient z zeszłego dnia bardzo nam podziękował za naprawę. Bla, bla, bla. Po prostu dziękuję. To jest wszystko. Tu mamy. Bardzo ważna rzecz. Na koniec dnia, jak już wszystkie części sobie już dopracujemy i wprowadzimy do koszyka, musimy nacisnąć koszyk. Najlepsza, najbardziej optymalna, tak czy siak, to jest next dostarczenie przesyłki następnego dnia, czyli płacimy za 30. To 3-5 dni się w ogóle nie opłaca, bo zajmuje za dużo czasu, a 10 a 30 to jest mała różnica. Czasami przy bardziej skomplikowanych naprawach w późniejszym czasie dostawa tego samego dnia się będzie opłacać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Więc
płacimy 315 plus 30 za dostawę, naciskamy buy now. Dobra, tutaj mówi, że przekroczyliśmy swój limit, czyli zerowy. Nie musimy do 1000, poniżej zera nie musimy się przejmować, nie płacimy żadnego odsetek. Nam po prostu to finalizują. Dobra, pamiętajcie, wyłączamy prąd i wychodzimy z biura. Kończymy dzień. Okay. Tutaj mamy przyszedł dysk 500 gigowy i karta grafiki. Co my tu mamy? Dobra, pokażę wam najpierw to czyszczenie komputera. Bach, bach. Dobra, czyszczenie komputera. Ok. Czyli otwieramy go. Odkręcamy śrubki obudowy. Włączam. O, jaki zabrudzony, piękny, zabrudzony. Ok. I mamy, naciskam jedynkę, czyli install compress air, czyli kompresowane powietrze. Jak słyszycie to powietrze, i na razie póki co takimi szerokimi ruchami. A potem już dokładniej. Aż nam zaświeci. O, tu jeszcze karta była. Oczywiście z prawej strony zaświeciło się na zielono. Dobra, mamy teraz usunąć wirusy, go uruchomić. Dobra, wymienimy mu pastę, co? Czyli remove 2, install pasta, TP cooling, ona już do klienta, wciskamy to, 2 kable. I bum. Dobra. Teraz obudowa. I nic innego tak naprawdę nie musimy robić. Jeszcze taka bardzo fajna rzecz, wam podpowiem. Za chwilę uruchomię. I wejdę do BIOSa. Podwyższę częstotliwość płytek RAM-u o 1 tick i podwyższę go do 1,55 powinien wystarczyć. Application restart. Dobra. Na razie póki co 3D Marka nie musicie robić, tylko wirus, skaner. Może zapytacie, dlaczego jestem tak konsekwentny i mówię wam, żebyście podwyższyli częstotliwość pamięci. No akurat, a czemu nie, prawda? Szybciej się uruchamia, nieco szybciej się uruchamia i lepszy wynik dla klienta. Mamy tu wszystko, czyli mamy wszystko, wyłączamy komputer, wychodzimy i bum. Idziemy następny, co my tu mamy? Mamy upgrade jakiś. Wymienić dysk twardy. Zainstalować dysk akurat przyzwyczaiłem się do tego, żeby instalować pastę pod procesor
temu, prowadzącą pastę oczywiście, pod procesor, od razu, jak już coś z komputerem robię. Dlaczego? Bo niektóre misje są właśnie na pastę. Się potem przekonacie. Jako, że tutaj klient, jeszcze się upewnię, tutaj klient chciał, żeby rozbudować do 500, czyli tak naprawdę tamten stary, tak, klient chce 500, czyli tak naprawdę ten dysk, który jest, możecie sobie wyciągnąć i zostawić dla siebie. Chyba jeszcze tylną boczną muszę wyciągnąć, tak. O. No i tutaj rzecz z kablami. Czasami właśnie to teraz widzicie, to się dzieje. Co za unplugged. Ok, install i nowy dysk teraz. To się, proszę bardzo. Zamkniemy kieszeń. Jeszcze zainstalujemy kable. Płytę to. Teraz jeszcze tylko pozostałe części. Obudowę na zasilacz i dyski, boczne panele. Jeszcze tylko USB i włączamy. Tak jak mówiłem, sprawdzę sobie, jaką ma częstotliwość do defaulta, a potem jeden tick więcej i 1,50 powinien starczyć. Tu gdybyście mieli więcej dysku, to zawsze przekładajcie na SSDK, bo szybciej się uruchamia, szybciej się instaluje wszystko i dużo lepiej, sprawniej to działa po prostu. Ok, instalujemy system, zobaczycie. System jest zainstalowany w ciągu 20 sekund albo 15. Zainstalujemy BIOS kamery. To by było wszystko na tą chwilę. Sprawdź do wykonania na komputerze. Jeszcze oczywiście musimy prowadzić skan, tak? Komputer oczywiście jest czysty, bo niby jak. Przechodzimy. I ok. Mamy trzeci komputer. Co my tu mamy? Aha. Wymienić uszkodzoną grafikę. No to tak mówię. Musimy najpierw sobie pastę. Teraz zajmuję tylko i wyłącznie chwileczkę. Ale zaoszczędzi wam potem pracy w późniejszym etapie gry. Tutaj mamy osłonkę i trzy śrubeczki musimy ściągnąć. Ściągnęliśmy. Graphic card jest uszkodzona, więc po prostu sprzedajemy, a tą instalujemy.
wpinamy kabelki. Budowa. Oczywiście zainstalować. Razem wam pokażę, jak to powinno wyglądać w późniejszym etapie gry. Zainstaluję 3DMarka. O, jest 2400. Damy 2606 i od razu podwyższamy na 1,65. Tu lepszego dysku nie ma, dajemy start. No, zainstalujemy 3DMarka. Podwyższenie o jednego tika częstotliwości pamięci, kości pamięci, podwyższa późniejszy wynik na 3DMarku o jakieś kilka procent, w zależności od mocy. Czasami się, w większości się to bardzo opłaca, w szczególności patrząc na to, że późniejsze misje pozwalają na podwyższanie częstotliwości całej szyny, co znacznie przyspiesza komputer. Może nieznacznie, ale przynajmniej co najmniej kilkunastoprocentową. View scanner przed 3DMarkiem, zawsze pamiętajcie. Tutaj wirusów nie ma i robimy skana. To zajmuje około 30 sekund ten skan. To jest najdłuższa rzecz. Możecie sobie pooglądać wspaniałości grafiki. Oczywiście, jeżeli skasujecie przed zakończeniem testu, nie uznawam wyniku. Nie, to nawet nie jest pół minuty, 30 sekund, tylko to jest 2 minuta 30. Trzy testy po 30 sekund, chyba tak to jest. To byłoby około 2780-2790, taki normalny wynik. No i tutaj 70, więcej. Dobra, wyłączamy komputer. Dajemy tutaj, teraz musimy odebrać tylko nagrody. Tu mamy na 300, stówkę za usunięcie wirusów i wyczyszczenie komputera. Teraz tu mamy zainstalowanie dysku, tak jak pokazało się, 500 giga. Pomimo, że tak powiem, wzięliśmy mu dysk, no klient tak jest zadowolony, bo jest głupi, tak? No, tak można sobie śmiesznie powiedzieć. Kolektor. Okej, okay. Jest zadowolony, super elegancko. Tu wymieniliśmy kartę na nową. I bum. Jesteśmy do przodu, już 700. Tu mamy nowe części z ataka. To jest jedna z najlepszych kart, najsilniejszych kart na tym poziomie.
Nowych zamówień nie mamy, więc co robimy? Wyłączamy światło, komputer, idziemy do domu. Bum. Okej. Na nic nam nie, nic na nas nie czeka, włączamy komputer. Bum. Co mamy w mailu? Jest wolniejszy niż powinien być. Jest troszkę zabrudzony. Chciałbym wymienić Herkule za 10. Damy akcept, sklep. Herkule. To jest ten. Dajmy add to cart. Za przesyłkę musimy zapłacić więcej niż za Herkule, tak? Dobra. Tutaj nie ma nic. A, pożyczył komputer od mamy i coś się stało. Na razie nagle jest zawirusowany. Proszę uratuj sytuację przed powrotem mojej mamy. Czyli mam usunąć wirus. Daję akcept. Co mamy tutaj? Chcę podawać córce swojego PC-ta, ale potrzebuję dużo RAM-u. Potrzebuję 16 giga dokładnie. Aktualnie mam 2 giga i 4 sloty na pamięci. Potrzebuję za 140 16. Daję tu akcept, idę do sklepu. Memory. 16 za 140. 16 za 140. No to mam w tym momencie 130, tak? I teraz, skoro on płaci 140, to zapłaci nie 140, tylko 130. 10 zaoszczędzi, tak? 10 zaoszczędzi. A ja za naprawę dostanę 180. Wszystko zaakceptowałem. You got. 30, pamiętajcie, żeby tutaj nie kliknąć sobie. Buy now. Bum, bum. Jedziemy. Co my tu mamy? O, okej, tego pierwszego skana robimy. Ładny, czyściutki. Pamiętajcie, pasta. Nie przejmujcie się, bo w większości misji części są podpisane do odpowiedniego komputera, więc w większości się tego po prostu nie ma jak pomylić. Wyczyścimy tu jeszcze pewną. Na wypadek, gdyby coś się zabrudziło, to czasami tam na pierwsze takie brudy sobie poczyścimy. Kabelki. USB. W standardzie, więc dajemy 1.6. 1.65. Tu mamy dysków. Tutaj już nie potrzebujemy instalować demaka, bo ta praca nie wymaga tego.
Uruchamiamy skaner. Czyścimy. Wyłączamy. Escape. I bum. Podchodzimy do maila. Mamy pierwsze części. Znaczy następne zamówienia. I to jest ten, tak? Olek. No. Discard. Tu mamy wymienić kulę, tak? To. Wyczyścić. Otwieramy obudowę. Odkręcając siupeczki. Wężone powietrze. Lecimy z góry na dół. Wyczyszczone. Wymieniamy. Pamiętajcie, pasta, zawsze pasta. Kulik. Czyli to jest uszkodzone. Wymieniamy na nowe. Kable. I tu właściwie mamy zrobione wszystko. Teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście chodzi. Zamknąć obudowę. To 200. SDDK jeszcze nie mają możliwości. Już skaner. Tak naprawdę pierwsze prace, dopóki nie uzyskacie dostępu do Bogle, czyli programu gwiazdkowego, lojalnościowego, czyli trzeciego poziomu, tak naprawdę nic innego nie robicie, jak tylko naprawiacie, wymieniacie i czyścicie. Cała zabawa dopiero zaczyna się od trzeciego poziomu. Mamy całego wyczyszczonego. Nowe części, więc skartujemy. Tak, tu mamy i Olek. 10 za część, 260 za. Co my tu mamy? Mamy. Aha. Mamy wymienić na 16 giga. Mamy coś tu konkretnego jeszcze? Jakiś kabel albo coś? Bo to. Dobra. Testujemy go tutaj, mam zdanie, bo to będzie nowy RAM. Chociaż w sumie nie trzeba chyba. Ma gwiazdek, więc nie ma, trzeba testować. Pasta. Gdzie? Jest, był podpisany. Tutaj trzeba nacisnąć lokatki i bum, kata jest nasza, raczej RAM jest nasz, używany i to instalujemy. Jest nowy, nowiteńki, zamykamy obudowę. Podłączamy kable. USB-ka. No i w tym wypadku, jak już zakładacie nowe pamięci, przydałoby się... Gdzie?
od razu już w tym momencie przyzwyczaić się do podkręcania. Śmiało ustawiać się na 1,65 i 2,62 i 1 tick więcej. Skanę. Teraz już tak naprawdę zaczynam być bardzo, bardzo bliziutko levelu trzeciego. I zacznie się to, co wam mówiłem, czyli po prostu zadowolenie klienta w jak największym stopniu. Wierzcie mi, opłaca się. Tu mamy już następnego zadowolonego klienta, tu mamy następne części. Ten Nadeon 560 jest dość, no taka sobie. Dobra, mamy tak. Jest bardzo wolny komputer, potrzebuje 16 GB kostkę pamięci. Więc tutaj zaczyna się, widzicie, macie pierwszego easter egga. Musimy już testować go przed Mike'em po zainstalowaniu pamięci. Więc musimy to zrobić. Mamy 130, akceptujemy. Idziemy do sklepu. Pamięć. Gotujemy według ceny. Szukamy 16 i była tutaj. Kupujemy. Numer 2. Czy ja pracuję z komputerem? Oczywiście, że tak. W życiu prywatnym i w virtual czacie tak samo. Ani bym. Aha. I cyp. Jest za gorąco. Bardzo ciepło. To może być albo jakiś. Aha. Budżet jest zero. Więc tak naprawdę to, że je pracuję w gorącu, prawdopodobnie chodzi o to, że trzeba po prostu go wyczyścić. Ale w późniejszych misjach bywa tak, że jak coś jest tak napisane, że jest ciepło, to albo jest zepsute, albo jest zepsuty wentylator na procesorze, albo po prostu potrzeba zainstalować dodatkowe wentylatory do obudowy. To pamiętajcie o tym. Tu mamy na tą naprawę 3 dni. I tutaj macie kolejnego easter egga, plastik, że klient chce sobie zainstalować szare kable plastikowe. Szare kable plastikowe. Zaraz zobaczymy, czy mam. Tutaj nic innego nie więcej trzeba kupować. Kable. O, to są te kable szare, czyli mamy. Tu mamy czarne do kupienia, białe. Czarne i białe, ale te z dodatkowymi elementami, tak? Teraz na to nie potrzebujemy. To na razie nie potrzebujemy, to nie potrzebujemy. Prawdopodobnie trzeci level będzie musiał mieć to już i to. Zaraz zobaczymy. To na razie nie. I pamiętajcie, zawsze naciskamy buy. Jako że nic innego już nie mamy do roboty, dzisiaj wyłączamy komputer. I kolejny. Co my tu mamy? Kładziemy tutaj komputer, włączamy swój, włączamy światło. Giga, aha, na 3D Marka postawić. Wyłączamy. I tak. Podemontujemy. Instalujemy nową pastę.
tutaj ma białe kable, więc zmieńcie na białe kable. Słuchaj, żeby mu nie namieszać. 16, tak? To było, to zmienimy. Memory 16, a tu jest. Okazało się, miałem wyczyszczone jest, co? Nie widzę, żeby się coś robiło, więc USB-ka, obudowa. Kabelki. Nie mogę trafić. Uruchamiamy do BIOS-u. Pamiętajcie, zmieniamy częstotliwość pamięci. O, jest SD. Mamy na SSD-ka, żeby to szybciej szło. Jak ładnie wszystko zainstalowało. Przy demo-aka instalujemy. Bo klient chciał. I uskany, chociaż na nowo zainstalowaliśmy na dysku system, więc nie powinno być BIOS-ów, ale zawsze to starajcie się uruchamiać ten BIOS skaner przed demo-akiem. Ok, wyczyszczone i uruchamiam. Zaraz, panowie, wracam.
porządku. Stestowałem komputer 3D Mike'em. Okazało się, że wszystko jest ok. Jako, że mamy pamięci troszkę podrasowane, więc te punkciki troszkę do przodu poszły. Klient powinien być zadowolony. Włączamy i pakujemy. Damy collect. Czyli zupgradowaliśmy i mamy następną misję. Mamy wyczyścić i zainstalować szare kable. Damy obudowę szybciutko. Wciągamy wszystko. Tu ma białe. Tu musimy po prostu pociągać kabelki. O wszystkich kabelkach pamiętajcie. Możecie sobie podglądać kabelki na podzespołach, na czerwono wam świeci. Pamiętajcie o tym, że kabelki też przy chłodzeniach się znajdują. Jak wymieniacie wszystkie kable, starajcie się wszystko odblokować. Tutaj nie ma żadnych już kabelków. Zobaczymy zaraz, czy będzie poprawnie, tak? Ładnie wyczyszczone. Pamiętajcie, pasta, chłodzenie. Teraz mamy instalować wszystkie kabelki, więc tu klikamy i mamy zainstalować szare, tak? I klikamy tutaj i instalujemy. I po kolei jedziemy. Chłodzenie, zasilanie płyty. USB i obudowa, ale mamy wszystko tutaj podłączone. Jeszcze mam kabelki do podłączenia zewnętrzne. Grafika, sieć. Dajcie, że musimy testować. Też chyba w sumie nie, tak? Nie musimy testować. W sumie jeszcze nie musimy testować, nie? Musimy jeszcze obudowę na zasilacz. Mamy, panowie, to mamy. Do BIOS-u. Przyspieszamy. SDK nie ma. Jeszcze skorzystamy z programu antywirusowego, żeby sprawdzić. Teoretycznie wszystko powinno być. O, znalazł pliki, BIOSy i odkładamy. No. I wszystko po prostu jest ok. Co
Co my tu mamy? Nie mamy czego levelu jeszcze. Komputer nie pracuje prawidłowo. Testował go na benchmarku, ale komputer crashuje. Nie. Tu jest mała podpowiedź, że nie podwyższył, że nie, nie ma silnego PSI, tak? Czy jednostki zasilającej. Za 80 Shin Power King 600. Zaraz sprawdzimy, czy to tyle kosztuje. No i popatrzcie, za 80 Shin Power King. Accept. Mamy pierwszą misję już praktycznie zrobioną. Żadnego innego tutaj. Tylko taka sama misja? Nie. Witaj. Mam nadzieję, że możesz. Komputer przestał pracować. Nie włącza się. Możesz zobaczyć, co się dzieje. Bardzo bym cię prosił. Może być motherboard. Chciałby Skylake. To już odpowiedź. Za stówkę Skylake'a. Za stówkę Skylake'a to jest na pewno, że tam jest. Motherboard. Skylake za stówkę. Ma następną misję do zrobienia, zrobioną. Mam misję from Sixen od naszego wujka czy ojca, ważne. Ale przegrzewa się. Patrzę pod CPU i patrzę, że tam nie ma pasty demo przewodzącej. What the fuck, tak? I mouse. No i mam zrobić tą misję za zero. Oczywiście, prawda? No jak można zapomnieć, nie wie, że ten proces przeczyje, tak? Damy akcept. Tu mamy... Pamiętajcie. Aha, tam nic innego nie mamy, ale... Bardzo ważna sprawa, jako że zbliża się trzeci level, prawdopodobnie po tej następnej misji będziemy mieć. Pamiętajcie, żeby kupić potem w najbliższym, jak najszybciej tego bongla. Akceptujemy, wyłączamy i kończymy dzień. Co my tu? Run 3D Mark, replace motherboard, install sheet power, run 3D Mark. Dobra, słuchajcie. Może na początku to. Dziwne, że tego nie mogę się. Ważne, potrzebuję jakichś innych kabli. Chociaż muszę powykręcać te śrubeczki. Bardzo dużym ułatwieniem potem... Aha. Zapomniałem, że kable trzeba jeszcze pociągać. Bardzo dużym ułatwieniem potem jest szybkie odkręcanie śrubeczek. Naciskacie raz i śrubka się sama wykręca. Power supply. Mamy 250 używaną, to się może przydać. Wkręcamy. Że jeszcze nie mamy ocen, więc nie będę nic sprzątał. Pamiętajcie, jak jest komputer, taśma, to was praktycznie nie kosztuje nic, oprócz dosłownie 5 sekund pracy. Jakie tu mamy kable? Czarne, tak?
zmieniamy na czarnka. Jeszcze te kabelki. Wchodzimy do BIOSu, przyspieszamy pamięci 2400, czyli na 2660, 1,65 V. Sprawdzamy, czy mamy SDK, nie mamy SDK. Czy mamy już HDMI-ka zainstalowanego, ale VIEWS skanera trzeba doinstalować, żeby czasem działo. View scanner zawsze przed 3D-markiem. Nie ma nic. No i panowie, mamy ładny wynik. Dość szybki komputer, więc to szło bardzo szybciutko. Włączamy komputer. Idziemy do maila. Mamy dwa maile nowe. To. Olek. Wszystko się zgadza. Okay. Tu mamy Helma Pest. Tutaj musimy naprawić błędy naszego wujka. Tylko tema, pasta temu przewodząca, podkule. Dołączamy kabelki. Zamykamy obudowę USB-ka. Włączamy komputer. Przyspieszamy pamięci. SDK nie ma.
No i tutaj view scanner, instalujemy scanner i musimy zainstalować też CDMarka, bo tak sobie życzy klient, żeby testować CDMarkiem. Skanujemy programem antywirusowym i uruchamiamy. O! Widzicie? To znaczy, że prawdopodobnie nie pod kątem pamięci albo na słabo się damy 1.60. Właśnie w jednym z tych komputerów tak było, że nie dałem rady pod kątem pamięci. Teraz sprawdzimy. No na razie idzie, zobaczymy czy pójdzie. A myślę, że teraz już pójdzie spokojnie. Za 2 minuty! Panowie, jak widzicie, 3DMark jeszcze się misji nie zaliczyło. Jest 1030 przed przyspieszeniem, przed zmianą temu pasty. Jest 2800 po paście. Tutaj wyłączamy, wszystko działa. Tak, w tym wypadku jest level 3, awansowaliśmy i w tym momencie uzyskaliśmy możliwość oceniania naszego sklepu, czyli gwiazdek. Im więcej gwiazdek mamy, tym lepsze misje dostajemy z podkręcaniem i takich rzeczy. No bla 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 w naszym sklepie. Dobra, tu mamy zakończoną misję. To za chwileczkę. Na tą chwilę ten filmik skończę. Witam z Hiszpanii. Jeszcze sejfuję. Internet też sejfuję. Co tam robię? Mamy zainstalować Bongla. Tutaj mamy następny level, czyli te części, które mamy możliwe do zainstalowania Discard. Tu mamy następną misję do akceptacji. Z tą misją poczekamy, w tym odcinku zakończymy to co robimy. W następnym odcinku zaczniemy od tego momentu. Zaczniemy od Bongla. Troszkę wam powiem na czym to rzecz polega. Dlaczego te gwiazdki się liczą. Dlaczego wojna o klienta jest tak ważna tej grze. Na razie dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dodajcie mi troszkę siły do następnych odcinków. Wspomóżcie chociaż jakąś tam opinią, drobną opinią, czy taką większą opinią, jakąś konstruktywną opinią oczywiście. Bardzo bym prosił za komentarze pod filmikiem,
Z góry serdecznie dziękuję. Tutaj Lost Magic. Trzymajcie się, panowie. Dzięki.